Wynik, jaki osiągnęliśmy, uważam osobiście za dobry, zarówno jeśli chodzi o komitet, jak i moje kandydowanie na prezydenta miasta Opola. A dlaczego? Może za chwileczkę po paru zdaniach refleksji. Otóż kilka miesięcy temu przed kampanią postawiliśmy wspólnie diagnozę, aby tworzyć niezależny obywatelski komitet wyborczy i aby w miarę możliwości zjednoczyć wszelkie możliwe siły, aby tych komitetów nie było zbyt wiele. Wówczas wydawało się, że gdy bylibyśmy jedynym komitetem, nasza ocena na szansę bycia drugą siłą polityczną w Radzie Miasta Opola była znacząca. Jak Państwo wiecie, w międzyczasie, już po pewnym czasie okazało się, że mniejszość niemiecka, która wstępnie miała iść czy startować razem z nami w komitetu, zdecydowała się pójść sama. Jak to się skończyło, to Państwo doskonale wiecie. Tych kilku procent głosów, które właściwie w tym sensie się zmarnowały, troszeczkę szkoda, bo była rzeczywiście w dalszym ciągu szansa na drugi wynik.